Jeden z głównych symboli Lubina dziś odchodzi w niepamięć. Dziura na rynku powoli znika z lubińskiego krajobrazu. Od rana pracuje tam ciężki sprzęt, trwają prace porządkowe i wyrównujące teren. Firma, która działa na zlecenie Urzędu Miejskiego, zasypuje dziury, betonuje w stropach elementy niebezpieczne, wycina pręty i zabezpiecza kable. Garboś Aleksander, właściciel firmy. Myśmy się zobowiązali, że zrobimy to piątek i sobota, żeby jak najmniej zakłócić porządek, jak najmniej, żeby utrudnień dla mieszkańców Lubina było. A ile ludzi pracuje? W tej chwili pracuje 23. Jak widać, sprzętów kupa, 10 samochodów dużych jeździ. Ogólnie jest do zasypania około 1600 metrów sześciennych. Krzysztof Maj, rzecznik prezydenta Lubina, potwierdza, że miasto zleciło zasypanie dziury. Teren należy do prywatnego inwestora, ale rozgrzebany plac przeszkadza wszystkim. Inwestor po prostu nie będzie na razie prowadził budowy, dopóki nie dostanie pozwolenia na budowę ze starostwa powiatowego. Pomimo korzystnych dla siebie wyroków sądu, tego pozwolenia dalej nie ma. Myślę, że inwestor czeka już na zmianę władzy w starostwie, czyli do jesiennych wyborów, a do tego czasu rynek po prostu będzie uporządkowany. Z takiego obrotu sprawy zadowoleni są mieszkańcy, choć niektórzy komentują, że to pewnie zbliżające się wybory skłoniły władzę do uporządkowania rynku. Bardzo dobrze, jak najwyższa pora, bo to tyle czasu stoi, ile 2-3 lata już to stoi, nie? A nawet więcej. To nie jest sentyment, proszę panią, to taka dziura, to wstyd. To wielki czas, bo to już ten bałagan, to ja nie wiem, kogo nie zamkli za to jeszcze. Naszego prezydenta to my znamy osobiście, nie? I mówię, że on się nie postarał, teraz widzę, wybory pójdą, to prędko się stara. Ale daj Boże. Prace porządkowe i zabezpieczające potrwają 2 dni. Później w miejscu dawnej dziury ma zostać zasiana trawa. Monika Kaczmarska, Radio Elka.